Śpij wprost. Tutaj widać właśnie, co robimy. Jeździmy na rowerach, robimy różne zwariowane rzeczy. Ale teraz tak, zamieniają się miejscami wszyscy, którzy są na kolorach. Zielonych, niebieskich, fioletowych i pomarańczowych. Teraz jedziemy 28 do Czerska, pod namioty. No dobra. Jak widzicie, jaki to przypadek? 8-16. Co czy wiek jakby nie jest istotny. Chodzi o to, żeby akurat jest rozłożony nasz stół do ping-ponga. Wiek nie jest istotny, chodzi o to, żeby już były gotowe wejść w te zajęcia, które im proponujemy. I więc taki wiek, gdzie już dzieciaki mogą w coś wejść, to jest 8 lat. A 16 dlatego, że tak raczej jest, że dochodzą do końca gimnazjum i potem już wyfruwają z naszego gniazdka, bo już im tu za ciasno. Stół do ping-ponga rozłożony jest, ale sami go robiliśmy z ławek szkolnych.